Dzień dobry, mam nadzieję, że majówka mija Wam dokładnie tak, jak sobie wymarzyliście. Nadszedł poniedziałek, więc nadchodzę i ja nadchodzę z nowym filmem. Tym razem pomyślałam, że opowiem Wam o książkach, które choć mają ten sam tytuł, to nie mają tego samego autora. Mam wrażenie, że to będzie niezwykle ciekawa opowieść, dlatego że przeglądnęłam... Chciałam powiedzieć głównie starsze książki, ale prawda jest taka, że ja przeglądnęłam wyłącznie starsze książki, a więc takie, które lubię najbardziej. Jeśli tak jak ja uwielbiacie opowieści o takich właśnie starszych książkach, książkach z duszą, zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od tego, skąd pomysł na ten film. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, rozglądałam się tutaj po tej mojej domowej biblioteczce i nagle moim oczom ukazał się taki grzbiet. Taki grzbiet, a właściwie brak grzbietu. Oczywiście zaintrygowało mnie to, jakaż książka w mojej biblioteczce nie ma grzbietu. Wysunęłam ją z półki, a wtedy moim oczom ukazał się Jeździec bez głowy Maina Reida. Pamiętam, jakby to było dziś, jak byłam na tym Phlim Targu przy hali targowej w Krakowie i kupowałam tego Jeźdźca bez głowy. Kupowałam go właściwie wyłącznie ze względu na tytuł. Tytuł Jeździec bez głowy skojarzył mi się oczywiście z tym filmem Tima Burtona z 1999 roku, a ten film Tima Burtona, Jeździec bez głowy, jest filmową adaptacją opowiadania Washingtona Irvinga Legenda o sennej kotlinie. Czytałam ją w ramach zajęć z literatury amerykańskiej. Pamiętam, że na pewno czytałam ją z taką ogromną ciekawością, dlatego że znałam tę wersję filmową, ale wydaje mi się, że jednak ta wersja filmowa w przypadku Legendy o sennej kotlinie podobała mi się bardziej. Niemniej mamy tutaj Jeźdźca bez głowy Maina Reida. To jest powieść z lat 60. XIX wieku. Powieść, którą autor oparł na własnych doświadczeniach. No chyba możemy powiedzieć tak, że na własnych doświadczeniach. Sporo z tych własnych doświadczeń tutaj w tej książce zawarł. Autor brał udział w wojnie między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. I też właśnie na podstawie tych swoich przeżyć, poza Jeźdźcem bez głowy, napisał kilka innych powieści. Tutaj w tym Jeźdźcu bez głowy, oprócz inspiracji wyniesionej z udziału w tej wojnie, doszła też inna inspiracja, mianowicie Maine Raid zasłyszał pewną taką ludową legendę z południa Teksasu. Legendę właśnie o jeźdźcu bez głowy. Akcja tej powieści również toczy się w Teksasie. Jeszcze w ramach ciekawostki zdradzę Wam, że o tym jeźdźcu bez głowy wspominał Nabokow, wymieniając swoje ulubione książki z dzieciństwa. Na razie zdradziłam wam tylko tyle, że akcja tego jeźdźca bez głowy toczy się w Teksasie, ale chyba muszę tutaj zdradzić Wam troszkę więcej. Pewnej księżycowej nocy na uśpionym stepie pojawia się owiana aurą tajemnicza postać, upiorny jeździec bez głowy. Kim jest? Człowiekiem czy duchem? Dokąd zmierza? Jakie miejsce w jego historii zajmują zakochani w sobie łowca mustangów Geralt i piękna kreolka Luisa oraz jej zazdrosny i mściwy kuzyn Cassius. Do czego doprowadzić może jego fatalna namiętność? Wydaje mi się, że to jest taka typowa literatura idealna do poczytania, gdy mamy ochotę na coś lekkiego. Dosłownie przed chwilą wspominałam Wam o tym, że tego jeźdźca bez głowy uwielbiał Nabokow, a teraz dodam, że poza Nabokowem uwielbiał go też pewien pisarz z naszego polskiego podwórka. Pisarz ten zdecydował się na przetłumaczenie na język polski tego jeźdźca bez głowy, z tym, że podczas tłumaczenia doszedł do wniosku, że pozmienia niektóre fragmenty, pododaje różne rzeczy, inne powycina, doda sprawę polską i stworzy coś zupełnie nietypowego. W ten oto sposób w 1928 roku na naszym polskim rynku wydawniczym pojawił się Jeździec bez głowy Jarosława Iwaszkiewicza. Jeśli otworzę tę książeczkę, to doczytam sobie. Jeździec bez głowy, opowieść romantyczna, podług kapitana Maina Reida. Czyli miało być tłumaczenie,
wyszło troszkę inaczej. Wyszła opowieść Jarosława Iwaszkiewicza inspirowana opowieścią Maina Reida. Jarosław Iwaszkiewicz o tym swoim jeźdźcu bez głowy pisał w następujący sposób. Dla mnie opowiadania Maina Reida stały się czymś nieodłącznym od wspomnień dzieciństwa i stepy meksykańskiego pogranicza zlały się w mojej wyobraźni ze stepami ukraińskimi. Świat Maina Reida stał się wobec tego światem jakichś fikcyjnych postaci, mów papierowych marionetek, wystrzyżonych po dziecinnemu ze staroświeckich żurnali i umieszczonych w zupełnie innym środowisku. Pogodzenie tych trzech światów było zadaniem niniejszego opracowania. Czy mi się ono udało, czytelnik osądzi. W każdym razie jest ono rezultatem umiłowania rejdowskiej fantastyki, romantycznej staroświecczyzny i dawnej Ukrainy. Dziwny ten amalgamat nie chciał się zapewne stopić jednolicie, duch jednak poczciwego kapitana wybaczy mi bezceremonialne traktowanie jego kanwy, na której pozwoliłem sobie wyhaftować parę stylizowanych ornamentów. Przyznam się Wam szczerze, że o ile jestem żywo zainteresowana tym jeźdźcem bez głowy Maina Reida i chętnie bym go przeczytała, o tyle do jeźdźca bez głowy Jarosława Iwaszkiewicza podchodzę już trochę jak do jeża i mam różne związane z tym iwaszkiewiczowskim jeźdźcem bez głowy obawy. Chyba nie chcę czytać tego jeźdźca bez głowy Iwaszkiewicza, ale jeżeli jest tutaj ktoś, kto go przeczytał, to proszę, żeby koniecznie dał znać o tym, czy warto się za to zabierać, czy jednak będzie to strata czasu. Karpacki zbójnik Juraj Janosik. Chyba nie ma w Polsce osoby, która by o nim nie słyszała. Ten zbójnik żył na przełomie XVII i XVIII wieku, a znany jest przede wszystkim z tego, że zabierał bogatym, a dawał biednym. Oczywiście taka postać nie mogłaby umknąć literaturze. Ja w swojej domowej biblioteczce mam dwie takie opowieści, które noszą właśnie tytuł Janosik. Pierwszą z nich jest komiks. Mam tutaj tom pierwszy z 6. Tom pierwszy to komiksu Janosik, pierwsze kroki. Scenariusz do tego komiksu napisał Tadeusz Kwiatkowski, a rysunkami zajął się Jerzy Skarżyński. Ten komiks był wydawany w latach 1971-1972, a jego akcja toczy się na Podhalu na przełomie nie XVII-XVIII wieku, tylko XVIII-XIX wieku, więc nieco później niż ten prawdziwy, oryginalny Janosik żył. Ja mam tutaj tylko pierwszy tom, ale kupiłam go w Krakowie właśnie dlatego, żeby mieć przynajmniej ten pierwszy tom komiksowego Janosika. Tutaj te ilustracje Jerzego Skarżyńskiego może nie należą do takiego mojego ulubionego typu, powiedzmy, ilustracji, ale swego czasu ten komiks przeczytałam, no i to by było na tyle. Historia zawarta w tym komiksie jakoś mnie nie porwała. Wspominam o tym komiksie dzisiaj dlatego, że posiadam w mojej domowej biblioteczce inną pozycję, która również nosi tytuł Janosik. Pozycję wydaną po raz pierwszy w 1945 roku, a właściwie wydawaną w latach 1945-48, bo było to w pierwszym wydaniu wydanie trzytomowe, stąd takie wydawanie w ramach kilku lat. Mowa o Janosiku, którego napisał Jalu Kurek. Ja mam tutaj Janosika, którego wydało wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Właściwie powiem Wam, że kiedy brałam tę książkę do ręki, jakoś nie zwróciłam uwagi na to, że wydało ją wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja mam tutaj akurat dwa tomy. Trzeci tom leży sobie gdzieś na półce. Chyba wpadł mi za pierwszy rząd książek. Za chwilę będę musiała go wyłowić. Niemniej pokazuję Wam tutaj te dwa tomy. Komiks, który pokazywałam Wam przed chwilą, komiks o Janosiku, to jest komiks, którego akcja toczyła się na przełomie XVIII-XIX wieku. Tutaj Jalu Kurek Janosika przenosi do dwudziestolecia międzywojennego. Na tle tej rzeczywistości dwudziestolecia międzywojennego Janosik jawi się oczywiście jako mściciel ludzkiej krzywdy. Słyszałam dużo pozytywnych opowieści na temat tego Janosika Jalu Kurka i pod kątem językowym, i pod kątem samej historii.
Przeczytam Wam może opis tutaj z tyłu drugiego tomu tego Janosika. Na tle rzeczywistości międzywojennego dwudziestolecia wyrasta postać legendarnego zbója góralskiego, mściciela chłopskiej krzywdy. Wysoki artyzm języka i stylu, szeroki oddech epicki, przeplatany tak częstym u Kurka liryzmem, plastycznie zarysowane typy, subtelność scen miłosnych, oto niepospolite zalety tej powieści. Z gruntowną wnikliwością odmalował autor nastroje ówczesnej wsi beskidzkiej i tatrzańskiej. Niemniej sugestywnie ukazany pejzaż górski, leśny, podgórski. A problematyka. Zbójnik, któremu udawały się wszystkie akty zemsty, dopóki je wykonywał w swoim własnym imieniu, runie wtedy, gdy po raz pierwszy ogarnie go pasja walki o krzywdy nieswoje. W tym tragizm bohatera i w tym piękno koncepcji etycznej autora. Wielkość zamierzenia nie kasuje win przeciw ładowi społecznemu, cel nie uświęca środków. Los swego bohatera rozstrzygnął Kurek. Wbrew swej sympatii do romantycznego Janosika, zgodnie z nakazami etyki zbiorowej. Uwielbiam książki Jalu Kurka, bardzo podoba mi się sposób, w jaki on opowiada swoje historie, dlatego myślę, że czas na Janosika w moim przypadku, tego Janosika Jalu Kurka, również nadejdzie. Niestety kiedy? Nie wiem. Myślę, że nie muszę tłumaczyć tego, kim był Robin Hood, bo to wiemy chyba wszyscy. Mam tutaj przy sobie Wesołe przygody Robin Hooda autorstwa Howarda Payla. To jest zdecydowanie najbardziej znana opowieść o tym rzezimieszku z lasów. Opowieść wielokrotnie wznawiana, opowieść, która po raz pierwszy została za granicą, wydana w 1883 roku, w języku polskim dopiero w 1961 roku, więc prawie 80 lat musieliśmy czekać na tłumaczenie tych wesołych przygód. Na szczęście z pomocą polskim czytelnikom przybył polski pisarz Tadeusz Kraszewski, który również wydał książkę Robin Hood. Ta książka została wydana w 1949 roku, czyli wtedy, kiedy jeszcze nie mogliśmy się cieszyć tłumaczeniem tej książki Howarda Payla. Wspominam o tych dwóch książkach, ponieważ to jest Robin Hood i właściwie to jest Robin Hood, bo nie będziemy już wnikać w te wesołe przygody, wesołe czy niewesołe, zależy zapewne jak dla kogo. Mamy więc z całą pewnością dwóch Robin Hoodów, ale oczywiście w świecie literackim tych opowieści o zbójniku, już nie karpackim, jest o wiele więcej. Nie wiem, czy wiecie, ale powieść zatytułowaną właśnie Robin Hood napisał nawet Aleksander Dumas w 1872 roku. A jak to się stało, że Aleksander Dumas zainteresował się opowieścią o Banicie? Mianowicie w 1840 roku ukazał się Robin Hood and Little John Piersa Egana Młodszego. To była opowieść skierowana do dzieci i to właśnie ją zaadaptował nieco później Aleksander Dumas. Mam tylko nadzieję, że Aleksander Dumas dla tego zaadaptowanego dzieła Piersa Egana Młodszego był trochę bardziej jednak wyrozumiały niż Jarosław Iwaszkiewicz dla Jeźdźca bez głowy. Słuchajcie, mam wrażenie, że na moim kanale chłopi Władysława Reymonta pojawiają się przy każdej możliwej okazji. Oczywiście nie mogłoby zabraknąć ich również w dzisiejszym filmie. Nie będę Wam opowiadała o chłopach Władysława Reymonta, chociaż mogłabym to robić całymi godzinami. Zresztą ostatnio w okolicach Świąt Wielkanocnych na moim Instagramie, głównie na Instagramie, trwała akcja wspólnego czytania dwóch wielkanocnych rozdziałów chłopów, więc wtedy mogłam troszkę się o tych chłopach naprodukować. Wspominam o chłopach Reymonta dzisiaj dlatego, że kiedy myślimy chłopi, no to w pierwszej kolejności przychodzi nam do głowy właśnie powieść Reymonta, powieść z początku XX wieku. A tymczasem jest też inny pisarz, który napisał powieść i zatytułował ją właśnie Chłopi. Kto był tym pisarzem? Tym pisarzem był Balzac, a jego chłopi weszli w skład jego komedii ludzkiej. Na komedię ludzką składa się ponad 130 powieści. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile ja bym oddała za to, żeby te 130 powieści w mojej bibliotece mieć. To by była przepiękna kolekcja. Jedną z tych 130 powieści są właśnie Chłopi i oni wchodzą w skład części pierwszej tej komedii ludzkiej, części, którą Balzac zatytułował sobie Studia obyczajowe.
obyczajowe. W tych studiach obyczajowych koncentruje się na scenach z życia wiejskiego. Obok chłopów, wśród tych powieści koncentrujących się na scenach z życia wiejskiego, Balzac wymienia także inne swoje powieści. Lekarz wiejski, proboszcz wiejski oraz Lilia w dolinie. Żadnej z tych powieści niestety nie czytałam. Na kartach tych swoich chłopów Balzac porusza problemy ich życia codziennego. Mamy tam do czynienia i z pięknymi opisami, ale też z drugiej strony z wartką akcją i podobno tych chłopów trzeba czytać bardzo uważnie, zresztą tak samo jak inne powieści wchodzące w skład komedii ludzkiej, dlatego że na ich kartach występuje cała masa bohaterów. Trzeba być bardzo czujnym, żeby gdzieś tam się w nich nie pogubić. Więc daję znać, że są też chłopi Balzaca. Mam ogromną ochotę na to, żeby się z nimi zapoznać, jeśli tylko gdzieś tam wpadną w moje ręce. No bo skoro lubię chłopów Raymonta, to może polubię i chłopów Balzaca. To już będzie przedostatni z poruszanych dzisiaj przeze mnie tematów. Ściągnęłam z półki mojej domowej biblioteczki takie oto dwutomowe wydanie baśni braci Grimm. Zapewne niektórzy z Was to wydanie kojarzą. To jest wydanie z roku 1989 z ilustracjami Elżbiety Murawskiej. W tomie pierwszym tego wydania baśni braci Grimm znajdziemy Kopciuszka. Za Kopciuszka wzięli się więc i bracia Grimm. Znają niektórzy z Was pewnie Kopciuszka w opracowaniu Pero. Ja mam też takiego tajemniczego Kopciuszka. Niestety nie wiem, co to za wydanie, nie wiem, kto jest autorem, dlatego że na tej książeczce nie mam żadnych informacji na ten temat. Taki oto Kopciuszek. To jest Kopciuszek otwierany. Nie wiem, czy chyba nie 3D, chyba nie mogę powiedzieć 3D, ale taki piękny otwierany Kopciuszek, więc mam w mojej biblioteczce takiego Kopciuszka. Mam też Kopciuszka w opracowaniu Hanny Januszewskiej. O tym Kopciuszku będę opowiadała Wam w kolejnym poniedziałkowym filmie, dlatego że Kopciuszka Hanny Januszewskiej czytałam w kwietniu, a kolejny film to będzie czytelnicze podsumowanie kwietnia. Ten Kopciuszek zainteresował mnie przede wszystkim ilustracjami. Ilustracjami Bożeny Truchanowskie. Ja mam tutaj wydanie z 85 roku. Pokazuję Wam tego Kopciuszka Grimmów, Kopciuszka Januszewskiej, dlatego że mam w swoich zbiorach jeszcze jednego Kopciuszka. Kopciuszka, który jest powieścią. Powieścią zamkniętą w dwóch tomach. Pozycją, która została wydana w 1863 roku, a jej akcja toczy się w Warszawie. Kto jest autorem powieści pod tytułem Kopciuszek? Józef Ignacy Kraszewski. To jest jedna z jego powieści obyczajowych, takich dwutomowych. Może przez to, że to jest wydanie właśnie takie dwutomowe, wciąż tego Kopciuszka nie przeczytałam, choć już kilka razy ściągałam go z półki biblioteczki. Raz nawet byłam już bardzo blisko rozpoczęcia czytania tego Kopciuszka, ale zawsze odstrasza mnie gdzieś to, że to jest historia zawarta aż w dwóch tomach. Wiem, że niektórzy z Was lubią pewnie takie historie podzielone na tomy. Ja jakoś za nimi nie przepadam. Znacznie dłużej schodzi mi, zanim zabiorę się za ich czytanie. O czym opowiada ten Kopciuszek Józefa Ignacego Kraszewskiego? Jak w znanej bajce o Kopciuszku, tak i w powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego mamy dobrą i piękną sierotę Manię i złych ludzi, takich jak kapitan Pluta, którzy dla egoistycznych celów chcą poświęcić jej spokój i szczęście. Dramatyczna akcja rozgrywa się w Warszawie w tak zwanych najwyższych sferach towarzyskich, ale tło obyczajowe tych wydarzeń nakreślone zostało przez autora bardzo szeroko i ukazuje różne kręgi mieszczańskie. Świetne, jak zwykle u Kraszewskiego, i bardzo różne charaktery ludzkie, spiętrzenie niepomyślnych dla bohaterów pozytywnych okoliczności i barwne sceny z życia stolicy sprawiają, że z prawdziwym zainteresowaniem śledzimy losy Kopciuszka. Przeczytam tego Kopciuszka. Mam nadzieję, że wcześniej niż później i na pewno wtedy dam Wam znać, czy mi się podobało. Jeszcze nie trafiłam na powieść obyczajową Kraszewskiego, która nie przypadłaby mi do gustu, więc moja opinia na temat tego Kopciuszka też pewnie będzie bardzo pozytywna.
Odnoszę wrażenie, że poruszamy się dzisiaj wśród takich bardzo znanych tytułów, bo był i Kopciuszek, i Robin Hood, i Janosik, i Jeździec bez głowy, a teraz będzie Lalka. Znamy oczywiście wszyscy Lalkę Bolesława Prusa, jedni ją lubią, inni jej nie lubią, ja należę do tej drugiej grupy. Nie potrafię czytać ze spokojem tej Lalki, bo z jednej strony bardzo irytuje mnie postać Izabeli Łęckiej, a z drugiej bardzo irytuje mnie postać Stanisława Wokulskiego. Ignacy Rzecki również nie przypada mi do gustu, więc co ja biedna mam zrobić? Unikam Lalki Bolesława Prusa jak ognia, przyznam się Wam szczerze. Niemniej pojawia się w tym dzisiejszym filmie dlatego, że poza powieścią Lalka w literaturze polskiej mamy również wiersz zatytułowany Lalka. To jest wiersz, który nosi pod tytuł Gawęda dziecinna, i opisana zostaje w nim taka XIX-wieczna rzeczywistość, z tym, że wypowiada się w tym wierszu dziecko i z jednej strony przedstawia swoje własne poglądy, a z drugiej strony są to takie poglądy skażone już opiniami dorosłych, które to dziecko przejmuje jako swoje. Wiersz bardzo ciekawy. Nie przeczytam go Wam teraz w całości, ale przeczytam Wam dwa fragmenty. Niech lalka będzie grzeczna, nie płacze, nie beczy, ładnie mi się ukłoni i uszko nachyli, a ja lalce opowiem wiele pięknych rzeczy, jak mi rodzice mówili. Ty tylko tego nie wiesz, że my to panowie, a jeszcze jest lud inszy, chłopami nazwany, którym Pan Bóg z niebiosów przykazał surowie, by pracowali na pany. Brudne, brzydkie i pijane, czysto jak nędzarze w poszarpanych siermięgach ledwie włóczą ducha. Lecz sami sobie winni, to Bozia ich karze, że chłopstwo papy nie słucha. Papa kocha swe konie, mama swego szpica, a chłopów każdy łaje, każdy kijem kropi. Doprawdy, że aż szkoda, skąd taka różnica? Niegrzeczni muszą być chłopi. To jest fragment tego wiersza Lalka Władysława Syrokomli, a sam Władysław Syrokomla, jeśli jeszcze o nim nie słyszeliście, tak naprawdę nie nosił nazwiska Syrokomla, to był Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz, Herbu Syrokomla, poeta epoki romantyzmu, nazywany też lirnikiem wioskowym. Byłam przekonana o tym, że mam tutaj w mojej biblioteczce jakiś zbiór wierszy Syrokomli, no ale okazało się, że niestety byłam w błędzie i nie mam zbioru wierszy Syrokomli, ale teraz już o tym wiem. I będę na pewno tego zbioru wierszy Syrokomli wypatrywała. Wiersz Lalka Syrokomli był ostatnim z tych utworów, o których chciałam wspomnieć Wam w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać, jeśli którąś z książek Was zainteresowałam, jeśli znacie któregoś pisarza, napiszcie koniecznie, jeśli do głowy przychodzi Wam jakieś inne zestawienie książek o takim samym tytule, ale napisanych przez różnych pisarzy, bo wiem dobrze, że na pewno tego tematu różnych książek z takimi samymi tytułami nie wyczerpałam. Mam nadzieję, że film oglądało się Wam przyjemnie. Zachęcam Was do śledzenia mnie w moich mediach społecznościowych, czy to na Facebooku, czy przede wszystkim na Instagramie. A jeśli mediów społecznościowych nie lubicie, to zachęcam Was do pozostania tutaj i oczekiwania na kolejny poniedziałkowy filmik. Chyba że nie oglądaliście któregoś z poprzednich, to też serdecznie zachęcam do tego, żeby nadrobić ewentualne filmikowe zaległości. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek.